Takie moje pytanie, czy kiedykolwiek ktoś zastanawiał się nad możliwością zbadania poziomu motywacji? Ignorowałem pierwsze symptomy takiej zbliżającej się katastrofy, o której wtedy nie wiedziałem. To, że czujesz ten boost kilka razy i jedna kawa nie wystarczy ci na cały dzień, świadczy o przemęczeniu twojego układu nerwowego. Panie lekarzu, źle się czuję, dawno się nie badałem, jestem zmęczony, chciałbym zrobić sobie takie kompleksowe badania. Może to brzmi banalnie, trywialnie, no każdy wie, no ruszaj się, jedz dobrze, śpij dużo, ale tak szczerze, kto może się przyznać, że naprawdę robi to regularnie i o to dba? Opowiem o stresie, który skutecznie sabotuje działania, zmęczeniu, które nie pozwala pracować, no i o spadkach koncentracji, które uniemożliwiają realizowanie celów. Bo chciałbym tak naprawdę przedstawić skuteczne sposoby na pozbycie się napięcia, redukcji zmęczenia, no i przede wszystkim takie trwałe podniesienie poziomu koncentracji, ponieważ w zasadzie jest to coś, z czym najczęściej spotykam się wśród innych przedsiębiorców. I opowiem, jak twój własny organizm przeszkadza w optymalnej pracy, co możesz zrobić, żeby właśnie zadbać o swój mózg, działać na najwyższych obrotach. Ja w swojej praktyce współpracy z podopiecznymi bazuję przede wszystkim na medycynie, na dowodach naukowych, praktycznych metodach opartych też na wieloletnim doświadczeniu, więc wszystko, o czym powiem, ma takie uzasadnienie w badaniach. To nie jest coś, co jest powszechnie powielane gdzieś tam w prasie czy w jakichś mediach popularnych, tylko coś, co rzeczywiście bazuje na nauce, na medycynie. Ja wyjaśnię też rolę badań krwi, rolę gospodarki hormonalnej, no i przede wszystkim suplementacji, która pomaga całościowo usprawniać funkcjonowanie organizmu. Pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, to jest właśnie to, jak spać, aby pozbyć się zmęczenia, bo to jest istotne. Śpimy codziennie, a jednak to zmęczenie nas dopada i to jest właśnie pierwszy temat, który chciałbym poruszyć, bo wielu przedsiębiorców, którzy się do mnie zgłaszają, cierpi na naprawdę przewlekle niski poziom energii lub jej takie niespodziewane spadki w ciągu dnia. Ten problem jest dość częsty przy wytężonej pracy mózgu, kiedy zależy ci na najwyższych obrotach, a napięcie towarzyszy przez cały dzień. No i właśnie niewątpliwie najlepszym sposobem na redukcję stresu jest zadbanie o właściwy sen poprzedniej nocy. Wydaje się to takie trywialne i oczywiste, przecież to nie jest nic odkrywczego. Jednakże badania i w zasadzie moje statystyki również pokazują, że ponad 60% przedsiębiorców nie potrafi właściwie zadbać o jakość swojego wypoczynku, bo kolejne zarwane noce, praca kosztem snu, To jest coś, co często obserwuję wśród osób, które do mnie trafiają. No, chcą oni mniej spać, żeby dłużej pracować i osiągać więcej, ale niewielu z nich rozumie, że tak naprawdę dłuższy sen i lepsza higiena snu spowodują to, że będą mogli zrealizować efektywniej swoje zaplanowane działania. Więc pomówmy o takiej podstawowej higienie idealnego wypoczynku i odpowiedniej regeneracji, która pozwoli twojemu mózgu pracować na najwyższych obrotach. Pierwszym elementem, który chciałbym poruszyć, jest chłód. Chłód, bo w twojej sypialni powinna panować niższa temperatura niż w pozostałych pomieszczeniach. Ja rekomenduję przedział od 16 do 19 stopni dla optymalnych warunków snu. Zadbaj o to, żeby w nocy nie było ci za zimno, ani też za gorąco, no bo z tego powodu możesz się wybudzać. Gdy temperatura jest za wysoka, to po prostu możesz doświadczyć takiego pocenia się, a gdy jest zbyt niska, to możesz odczuwać dreszcze. Przed snem warto też wywietrzyć sypialnię, aby wymienić to powietrze, aby wpuścić więcej powietrza tlenu do pomieszczenia, ale zrobić to krótko, bo jeżeli jest lato, to żeby nie przegrzać tego pomieszczenia, żeby jest zima, żeby go nie wychłodzić. Więc takie krótkie, kilkuminutowe, chwilowe wietrzenie przed snem jest świetną opcją. Następnym elementem, który wpływa na twoją regenerację, wypoczynek, energię w ciągu dnia są drzemki.
Drzemki w ciągu dnia mogą stanowić pomocny element w regulacji rytmu dobowego, bo dzięki nim zwiększysz poziom energii, zredukujesz nagromadzone napięcie, no i podniesiesz swoje samopoczucie. Planowanie drzemek musi być przemyślane. To jest istotne, bo po pierwsze nie powinieneś zrobić ich zbyt późno, aby nie sprawiały ci potem problemu z zasypianiem. No a po drugie, nie warto robić ich za długich, aby nie wejść w głęboką fazę snu, z której później trudno jest się wybudzić. Więc około 20 minut, gdzieś tak do godziny powiedzmy 15, myślę, że będzie taką idealną, optymalną opcją. Sam odpoczynek należąco, bez żadnych bodźców, czyli powiadomień, z urządzeń elektronicznych, otaczających cię dźwięków, jest również korzystny dla twojego odpoczynku. Z czasem organizm umożliwi ci zaśnięcie, ale jeżeli na początku próbujesz się zdrzemnąć, a nie możesz, to zaakceptuj to, bo takie samo leżenie, odcięcie od dodatkowych źródeł dystraktorów, rozpraszaczy jest też bardzo dobrą opcją. Trzecim aspektem, który chciałbym tutaj poruszyć, jest alkohol. No, alkohol jest, jakby nie patrzeć, toksyną w każdej postaci. Jego pozytywne korzyści, mimo że rzeczywiście gdzieś tam jakieś można znaleźć, ktoś znajdzie badania, że piwo może pomagać na przykład w rozluźnieniu mięśni, czy wino chociażby zawiera resweratrol, który działa na mitochondria, długowieczność, opóźnia procesy starzenia się, więc gdzieś tam te korzyści rzeczywiście są, ale one nigdy nie przewyższą tych negatywnych skutków, które daje alkohol w całej swojej postaci. No i tak jak powiedziałem, mimo że piwo i wino potrafią rzeczywiście działać uspokojąco, ponieważ wpływają na receptory i produkcję neuroprzekaźnika GABA, o którym opowiem w dalszej części, to już jakość samego snu po ich spożyciu znacznie spada. No i co prawda, tak jak pewnie wiele osób zauważyło, one pomagają szybciej zasnąć, ale zaburzają przebieg samego snu i uniemożliwiają taką pełną regenerację. Dlatego po prostu nie należy spożywać alkoholu przed zaśnięciem, ponieważ całkowicie niweluje on wypoczynek, zaburza pracę mózgu i uszkadza układ nerwowy w jego obszarze. Więc najprościej mówiąc, jest to dla nas nieopłacalne. Kolejnym aspektem, który chcę tutaj poruszyć, jest diagnoza, naprawa spadków motywacji, bo diagnostyka organizmu to oprócz takiej samoświadomości, wnikliwej obserwacji, jest w zasadzie świetnym narzędziem profilaktycznym, dzięki któremu unikniesz wielu chorób i dolegliwości, bo sama diagnostyka to nie tylko badania krwi, ale też, tak jak powiedziałem wcześniej, umiejętność zauważenia zmian własnego zachowania i funkcjonowania swojego organizmu. To za jej pomocą, za pomocą takiej diagnostyki, obserwacji, możesz ustrzec się przed naprawdę poważnymi zaburzeniami pracy twoich narządów, no i zapobiec też nieprzyjemnym wizytom u lekarzy, czy nawet w szpitalu. Więc jeżeli twój organizm daje jakiś sygnał, że coś się z nim dzieje nie tak, że czujesz się zmęczony, kiedy być nie powinieneś, że coś cię boli i nie do końca wiesz dlaczego, że z jakiegoś powodu masz problemy ze snem, z nadmiernym rozdrażnieniem, z jakąś tam irytacją w ciągu dnia, to jest to dobry sygnał, że coś się zmieniło w twoim organizmie, no i warto zacząć badać to szerzej. Natomiast wcześniej wspomniałem o diagnostyce i naprawie motywacji, bo to jest też istotne. Dużo osób mówi, że nie ma motywacji, gdzieś tam cierpi na brak motywacji, na jakąś prokrastynację, odkładanie tych zadań, nie chce się komuś wziąć do działania, ma problem z zabraniem się do pracy i to jest częste. To też takie moje pytanie, czy kiedykolwiek ktoś zastanawiał się nad możliwością zbadania poziomu motywacji? Myślę, że wiele osób tego nie robiło, bo niewiele osób zdaje sobie w ogóle sprawę, że jest to możliwe, że takie zbadanie, określenie tego, na jakim poziomie motywacji jest się obecnie, jest w pewnym sensie możliwe. Mamy coś takiego jak test Bravermana. Test Bravermana to jest nic innego jak dość szczegółowy kwestionariusz pytań dotyczących twojego życia, zachowania i samopoczucia. On podzielony jest na dwie części i pierwsza z tych części polega na określeniu twojej natury, a druga wskazuje na możliwe deficyty neuroprzekaźników. No i dzięki takiej charakterystyce jesteś w stanie określić,
możliwe takie obszary, nad którymi i parametry, nad którymi możesz popracować w kwestii regulacji właśnie neuroprzekaźników w mózgu. No a dobry specjalista jest w stanie dopasować właściwe suplementy, które odpowiednio ustabilizują poziom dopaminy, serotoniny, GABA czy acetylocholiny, a jest to ważne w przypadku, gdy mamy ich dominującą naturę i związane z tym niedobory, bo ich brak znacząco będzie odbijać się na Twoim zachowaniu. No i tutaj w praktyce jak to wygląda? Kiedy ktoś zrobi ten test, dostaje te cztery neuroprzekaźniki, o których powiedziałem, dopamina, serotonina, GABA, acetylocholina. Ten test określa, jaka jest nasza natura, to znaczy jaki neuroprzekaźnik dominuje w naszym codziennym zachowaniu. Podam przykład, jeżeli jest to GABA, jesteśmy tacy bardziej melancholijni, ospali, flegmatyczni, powolni. Na pewno znacie takie osoby, które nie są takie szybkie, prędkie, tylko takie raczej powolne, wszystko robią na spokojnie. Jeżeli jest to serotonina, to takie osoby są zwykle ciągle szczęśliwe, uśmiechnięte, zadowolone, optymiści, wszystkim się cieszą, też dużo humoru dają innym, takie po prostu zadowolone z życia. Jeżeli jest to na przykład acetylocholina, to takie osoby mają świetny refleks, taką ciętą ripostę, bardzo dobrze się wypowiadają, łatwo odpowiadają na czyjeś docinki, fajnie znajdują słowa, dobierają jakieś żarty sytuacyjne, są takie po prostu rzutkie, błyskotliwe, szybkie, mają też dobry refleks, być może zdolności manualne także, niekoniecznie, ale być może, że mają też zdolności manualne, że na przykład są dobrzy gdzieś tam właśnie jazda samochodem, czy operowanie jakimiś tam, powiedzmy, piłka, rzucanie do kosza, kopanie piłki i tak dalej. No i też dopamina i osoby, które są mocno dopaminowe, to są osoby takie waleczne, takie może lekko agresywne, ale takie na pewno pewne siebie, odważne, z wysokim poczuciem własnej wartości, takie po prostu gotowe do boju, do walki, takie do działania, zmotywowane, biorą coś i robią, po prostu cisną, napierdzielają, tam nie patrzą. I to są właśnie poszczególne natury. I w każdej, jeżeli mamy jakąkolwiek z tych naturę, możemy mieć tej natury, możemy mieć tego neuroprzekaźnika niedobory. Bo jeżeli ty nawet jesteś osobą, powiedzmy, tą taką szczęśliwą, wesołą, radosną, pogodną, i to jest twoja natura, ale tej serotoniny masz niedobór, to znaczy, że będzie bardzo źle w ciebie wpływać. Możesz mieć nawet takie stany depresyjne, przygnębienie, czuć smutek. Z tego powodu, że twoja natura jest właśnie związana z serotoniną, a tej serotoniny ci brakuje i będzie wręcz odwrotnie. Jeżeli właśnie masz tą naturę taką powolną, melancholijną, spokojną, taką zawsze chill, wszystko jest okej, wieczne opanowanie, a tego neuroprzekaźnika GABA będzie ci brakować, to może być zupełnie inaczej. Możesz być taki ciągle poddenerwowany. Wszystko ci irytuje, wszystko ci drażni. Ktoś coś powie, od razu się wkurzasz, denerwujesz. Tutaj taka wybuchasz agresją, nie potrafisz hamować złości. I to jest w momencie, kiedy jesteś tą naturą spokojną, ale brakuje ci tego neuroprzekaźnika. No i tak dalej, że jesteś właśnie dopaminowy, a tej dopaminy ci brakuje, to zamiast bycia taki pewny siebie, odważny, gotowy do działania, będziesz prokrastynował. Będziesz wiecznie niezdecydowany, nie umiał podjąć decyzji, zbierał się do wyjścia godzinę zamiast 5 minut. Odkładał plany na przyszłość, planował, ale ich nie realizował. To znowu, natura dopaminowa, ale tej dopaminy ci brak. I wszędzie, wszędzie z każdym neuroprzekaźnikiem tak to wygląda. Trzeba pamiętać, że to badanie ma charakter wyłącznie poglądowy, bo wszystkich neuroprzekaźników ogólnie w naszym mózgu jest bardzo, bardzo dużo. Sprawdzenie ich takiej realnej koncentracji jest praktycznie niemożliwe, nawet z zaawansowanymi metodami laboratoryjnymi. Nawet jeżeli ktoś nam wszczepi jakieś elektrody do mózgu, to i tak takie idealne zbadanie jest niedokładne. Więc jest to tylko takie pewne przybliżenie, bo to oczywiście zależy od Twoich odpowiedzi. Natomiast mimo wszystko warto zrobić ten test, może nawet z kimś bliskim, bo jeżeli odpowiadasz na jakieś pytania, to możesz opowiedzieć zbyt subiektywnie. Lepiej, żeby ktoś twój bliski, kto cię zna na co dzień gdzieś siedział przy tym teście i też ci odpowiadał, że słuchaj, ty zaznaczyłeś tą odpowiedź, ale ja uważam, że ty jednak masz trochę inaczej, tak jak znam cię na co dzień. I już to wtedy da o wiele, wiele lepszy pogląd. Ale taki test Bravermana, badanie Bravermana warto sobie wykonać z samej ciekawości i zobaczyć, czy przypadkiem właśnie nie masz tych niedoborów. Następnym elementem diagnostycznym są badania krwi. Ja, będąc zarówno programistą, jak i dietetykiem,
Zauważam, jak wiele podobieństw jest pomiędzy działaniem ciała a funkcjonowaniem komputera. Znajduję sporo analogii w tym, jak pracuje ludzki mózg i procesy, którymi ten mózg steruje, a programami komputerowymi, czy nawet pojedynczymi algorytmami. No i co ciekawe, wielu programistów, oczekuje od samych siebie rezultatów, które niekiedy są niemożliwe do uzyskania podczas programowania, albo odwrotnie, chcieliby swoje ciało traktować identycznie jak komputer, no to wiecie, to jest tak, jakby rozwiązać problem wolnego sprzętu przez dołożenie kolejnej kości RAMu, no a w ludzkim organizmie trudno jest taką kolejną część dołożyć. No i twoje ciało to złożony system, w którym często dochodzi do błędów. Nawet jeżeli nie zmienisz nic w jednym konkretnym obszarze, to modyfikacja gdzieś w innym miejscu pociąga za sobą taką całą kaskadę zależności, które potrafią wysypać się na drugim końcu w niespodziewanym momencie. No i zrozumienie takich powiązań w zasadzie pozwoliłoby każdemu uniknąć no, pewnej autodestrukcji, do której wiele osób się doprowadza. No bo zobaczcie, zerywanie nocy prowadzi do pogorszenia pamięci i trudności w zapamiętywaniu. Nadużywanie substancji wyskokowych czy wysokoprocentowych spowalnia układ nerwowy i ośrodek nagrody, a brak ruchu przyczynia się do spadków koncentracji i tak dalej, i tak dalej. Trzeba takie zależności zrozumieć, bo ja sam przez długi czas, jako młoda, zdrowa osoba, no, nie przykładałem zbyt dużej wagi do swojego snu czy diety, ponieważ wiecie, czułem się dobrze, pracowałem bardzo wydajnie, ignorowałem pierwsze symptomy takiej zbliżającej się katastrofy, o której wtedy nie wiedziałem, a zmęczenie i spadki energii po prostu maskowałem kolejną filiżanką kawy. Ktoś kiedyś doradził mi zrobienie badań, a że lubię eksperymentować, to udałem się do laboratorium. No i dopiero odebrane wyniki pokazały mi, jak wiele rzeczy w organizmie jest do naprawy i na szczęście, że jeszcze nie jest za późno. No i teraz, dzisiaj, podczas współpracy z podopiecznymi bazuję właśnie na wynikach badań krwi, bo to naprawdę daje podstawę do oceny bieżącego stanu organizmu, analizy potencjalnych problemów, no i wnioskowania co do optymalnej metody pracy. Ja naprawdę rekomenduję każdemu, kto chociaż trochę myśli o swoim zdrowiu, aby wykonał te podstawowe badania krwi zalecone przez lekarza rodzinnego. Czasem ich interpretacja może być nieco złożona, na przykład poziomy hormonów tarczycy, gospodarki glikemicznej. Nie jest tak łatwo interpretować bezpośrednio, no ale już sporo odchylenia od norm, które po prostu na karteczce dostaniemy, że coś jest za wysoko albo za nisko, mogło być niepokojącym sygnałem, więc warto wybrać się do specjalisty celem oceny takiej szczegółowej analizy profilaktyki, no i zapobieganiu niebezpiecznych chorób w przyszłości. Następny obszar, który chciałbym poruszyć, to jest gospodarka hormonalna, czyli jak podnieść hormony odpowiedzialne za poziom energii, bo twoim poziomem energii w ciągu dnia możesz w zasadzie sterować na kilka sposobów. Oczywiście warunkuje to cały styl życia, począwszy od snu, odżywianie, ruch, poziom stresu. Wiele rzeczy składa się na końcowy efekt, dlatego skupię się tylko na dwóch wybranych, które dość dobrze przekładają się na ten poziom energii. Pierwszy z tych elementów to dieta. Ja obserwuję, że dzisiaj takim częstym błędem popełnianym przez wielu osób jest niewystarczające nawodnienie, które powoduje zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej, co przekłada się na naprawdę znaczny spadek w wydajności umysłowej. Sporo osób łatwo się odwadnia, przez to krew jest gęstsza, krąży wolniej, gorzej się transportuje, gorzej ten tlen do mózgu doprowadza, no a to powoduje uczucie zimna, drętwienia, przez które stajesz się nieefektywny. Twój organizm składa się z większości wody, a mało kto dba o jej regularne spożycie w ciągu dnia. No właśnie systematyczność jest kluczowa. Nie sztuką jest wypić 1,5-litrową butelkę wody rano lub wieczorem. Ja myślę, że wielu przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę, ale niewielu z nich dba o dobry nawyk jednej szklanki wody co 2-3 godziny. Możesz sobie ustawić przypomnienie w kalendarzu, jeżeli to pomoże utrzymać ci pewną rutynę. Warto też wspomnieć, że chodzi mi tu o konkretnie wodę mineralną z właściwą zawartością jonów magnezowych i wapniowych, a nie po prostu byle jaką kranówkę, herbatę czy kawę, bo one nie uzupełnią ci niedoborów elektrolitów i nie nawodnią cię właściwie.
Kolejnym takim aspektem do podniesienia tego poziomu energii jest aktywność fizyczna, bo codzienny ruch jest ekstremalnie ważny dla zdrowia, samopoczucia, prawidłowej masy ciała, no i wpływa korzystnie na twój sen, regenerację i ogólnie rytm dobowy. Aktywność fizyczna to w zasadzie począwszy od regularnych spacerów przez minimum 45 minut dziennie, jogi, rozciągania, pływanie, bieganie, jazdę na rowerze, po intensywne treningi sprinterskie, sztuki walki czy siłownie. No i regularny ruch zapewnia ci prawidłową pracę serca, układu krążeniowego, wysokiej wydajności mózgu, dzięki jego ukrwieniu i dotlenieniu. No i ja rekomenduję poświęcić na sport minimum godzinę dziennie, każdego dnia, no i najpóźniej 3 godziny przed planowanym zaśnięciem, żeby za bardzo się nie pobudzić przed snem. Element następny, który chciałbym poruszyć, omówić, to jak wspierać się, żeby zwiększyć koncentrację. Najlepszym stymulantem, który przy mądrym stosowaniu bardzo przysłuży się pracy twojego mózgu i podniesieniu poziomu koncentracji, jest spożywanie kawy, bo kawa działa świetnie, jeżeli jest stosowana regularnie w małej ilości. Jedna filiżanka codziennie daje znacznie lepszy efekt niż 3 spożywane losowo, a niestety wiele osób nadużywa tego narzędzia, a potem twierdzi, że ten napój na nich nie działa. No, to jest prawda, ale sami do tego doprowadzili, pijąc jej hektolitry. Na szczęście przy odrobinie takiej trochę dyscypliny można to zmienić i przywrócić tą energetyczną moc kofeiny. Bo pewnie wiele osób zidentyfikuje się z takim stwierdzeniem, że nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki espresso. Niektórzy też maskują swoje zmęczenie kolejnym kubkiem w ciągu dnia, ale są też tacy, dla których rezygnacja z kofeiny wiąże się z ogromnym bólem głowy i innymi nieprzyjemnymi efektami odstawienia. Niestety wiele osób pije kawę wyłącznie dla smaku, a przez to zaniedbuje spożycie czystej wody. No i to bardzo mocno prowadzi do odwodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, niedoborów minerałów, o których już mówiłem wcześniej, a to jest prosta droga do ciągłego zmęczenia, rozdrażnienia i bólu w głowie. Jeżeli ty jedną kawę wypijesz i ten boost ci spada, a potem musisz mieć drugą kawę i zaraz ten boost ci spada, to znaczy, że twój układ nerwowy jest przemęczony i nie reaguje właściwie, dlatego że jedna kawa nie działa wystarczająco. Podam ci przykład u mnie. Jeżeli ja wypiję kawę o 10, to do 20 czuję ekstremalne pobudzenie. Jeżeli wypiję kawę już o 14, to trudno mi zasnąć, bo ona tak długo działa. I de facto przy dobrze działającym układzie nerwowym jedna kawa powinna naprawdę pobudzać cię na cały dzień. Jeżeli ty musisz tych kaw spożywać kilka, to znaczy, że zmęczenie znowu szybko cię dopada, to znaczy, że twój układ nerwowy szybko się wyłącza, to znaczy, że adenozyna, która jest takim hormonem wydzielanym w odpowiedzi na zmęczenie twojego organizmu, jest nadprodukowywana i ta kofeina nie ma mocy, żeby ją przebić, albo odwrotnie, adenozyny jest tak dużo, że maskuje działanie kofeiny, więc to, że czujesz ten boost kilka razy i jedna kawa nie wystarczy ci na cały dzień, świadczy o przemęczeniu twojego układu nerwowego, o jego rozstrojeniu i o tym, że prawdopodobnie organizm walczy z tym, że nawet po wypiciu kawy szybko znosi jej działanie i daje sygnał, że jest zmęczony, więc to jest dość niepokojące. Po wypiciu kofeiny, kofeina przyłącza się do, nazwijmy to potocznie, nie wchodząc w biochemię, receptorów zmęczenia. Receptory zmęczenia odbierają kofeinę i kofeina blokuje te receptory zmęczenia w taki sposób, że ta substancja, która odpowiada za zmęczenie, czyli adenozyna, ona nie ma szans przyczepić się do tych twoich receptorów. I jeżeli ta adenozyna krąży w twojej krwi, a ty tą kawę pijesz jedną, drugą, trzecią, tej kofeiny jest coraz więcej, ona blokuje te receptory, to organizm, żeby wpuścić cząsteczki adenozyny do receptorów, namnaża produkcję tych receptorów. I w tym momencie, mimo kolejnej kawy, tych receptorów zmęczenia jest i tak coraz więcej, że organizm w końcu daje ci sygnał do zmęczenia. Jeżeli ty odstawisz te kawy i zjedziesz z tych 3-4 filiżanek do jednej, to te receptory po pewnym czasie zaczną ginąć, więc organizm dostroi się do tego, aby rzeczywiście już tylko jedna kawa dobrze na ciebie działała. Tak naprawdę, jeżeli te 3 kawy potrzebujesz do pobudzenia,
Najlepiej odstawić kofeinę na jakieś 2 tygodnie całkowicie i wtedy po powrocie do kofeiny spożywać jedną filiżankę dziennie i codziennie i zobaczysz, jak bardzo ona cię będzie klepać. Założę się, że jeżeli tak zrobisz, za 2 tygodnie się zgadamy i powiesz mi, że ty już nie możesz pić 2 kaw, bo potem nie możesz spać przez całą noc. Kawa zawiera antyoksydanty, bioflawonoidy, rozszerza naczynia krwionośne, powoduje lepsze ukrwienie mózgu, lepiej doprowadza tlen do mózgu, lepiej go odżywia, podnosi koncentrację, wydajność, produktywność, chroni serce przed różnymi chorobami typu miażdżyca, nawet chroni przed nadciśnieniem, mimo że pozwala podnosić ciśnienie i działa prozdrowotne na organizm, ochrania nasze DNA, wpływa na długowieczność. Więc samych zalet kawy jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego jeżeli ktoś pije, lubi, chce, to zupełnie nie ma problemu z tym, żeby ją pił w ilości jednej dziennie. Jeżeli ktoś zupełnie nie pije, na siłę nie będę namawiał. Ale też nie można demonizować kawy, że ona jest zła, bo to jest naprawdę świetny nootrop, genialny stymulant i naprawdę legalny pobudzacz, więc warto skorzystać jej z dobrodziejstwa, tylko po prostu nie trzeba jej traktować jako napój, ale taki stymulant. Kawa to jest jedna z lepiej przebadanych substancji i naprawdę te badania są mega szczegółowe. Nawet to nie są jakieś badania z lat 80., 90. W zasadzie co roku, co 2 lata wychodzą jakieś nowe, ciekawe badania na temat kawy na różnych grupach wiekowych, na różnych płciach, na chorobach z różnymi skorzeniami, więc naprawdę nawet twój indywidualny przypadek możesz znaleźć badanie, które się odniosło do ciebie. Jeżeli jesteś żołnierzem zawodowym, jeżeli jesteś programistą, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, czy jeżeli jesteś kobietą ciężarną, to na każdej z tych grup osób zrobiono badania i rzeczywiście te badania potwierdzają, że najlepiej działa 1 do 2 filiżanek kawy dziennie, codziennie, stosowane regularnie. No, zwykle w takich cyklach 12 tygodni on, 4 tygodnie off i to jest najbardziej optymalne dla naszego organizmu i naprawdę no, jest to przebadane wzdłuż i wszerz. Nie każdy może spożywać kawę. Nadciśnienie, choroby serca, które już mamy i problemy z układem trawiennym to są właśnie mocne przeciwwskazania do spożywania kofeiny. U wielu ludzi po kawie pojawia się też stres, rozdrażnienie, agresja, co wiąże się właśnie z jej nietolerancją. Niektórym zamiast pomagać się skupić, ona powoduje irytację, a czasem wręcz zamiast pobudzać, wywołuje senność. Więc jeżeli ty czujesz, że działanie kofeiny jest u ciebie w jakiś sposób niewłaściwe, jeżeli na przykład czujesz, że kawa działa na ciebie zbyt długo, bo też tak może być, to możliwe, że jesteś uwarunkowany do jej powolnego metabolizmu. No i wtedy właśnie tak jak u mnie, ta popołudniowa filiżanka będzie już zaburzać wieczorny sen. Jeżeli nie odczuwasz działania w ogóle z kolei, to prawdopodobnie twój układ nerwowy jest już tak przestymulowany, że wymaga ponownego uwrażliwienia. Metabolizm kofeiny to jest od 6 do 8 godzin okres półtrwania u zdrowych osób. Jeżeli ktoś ma chorą wątrobę, ten okres może być dłuższy. Natomiast u zdrowej osoby jest to właśnie 6-8 godzin, dlatego wypijcie takiej kawy w momencie spadku kortyzolu o godzinie 10, 12, powinno do wieczora spokojnie ten boost energii dać, tak żeby na wieczór organizm mógł już odpocząć i zacząć się relaksować. Więc kluczem do tej kawy jest obserwacja swojego organizmu, reakcji, no i zastanowienie się nad takimi własnymi nawykami, rutynami i przemyślenie, czy przypadkiem ta kawa nie powoduje jakiejś dolegliwości, bo wszystko to może się dziać, trzeba po prostu obserwować i zdecydować, czy kawa jest dla nas. Badania na nietolerancję kofeiny z krwi też można sobie zrobić. Robi je coraz więcej większych laboratorium w dużych miastach. Można pójść, zrobić sobie przeciwciała, sprawdzić, czy masz tą nietolerancję na kofeinę. Jeżeli masz, to po prostu jej nie pić. Albo łączyć ją z innymi substancjami, które utrzymają jej działanie, ale zniwelują te negatywne efekty. Ale to już jest temat zaawansowanej suplementacji, jednak wciąż do zrobienia. Następnym elementem poza kawą, a w zasadzie tematem, o którym możemy porozmawiać, jest właściwa adaptacja do stresu, czyli jak właściwie adaptować się do stresu. Pierwszym elementem z tego tematu, który chciałbym poruszyć, to są okulary. Okulary, które zresztą mam na sobie, okulary blokujące wpływ światła niebieskiego. To jest chyba najlepsza metoda na poprawę jakości snu, na relaks, regenerację. Wiele osób, także ja,
zauważa po nich niesamowitą zmianę w czasie zasypiania, w pozbyciu się wybudzeń i bezproblemowej pobudki rano. W zasadzie u mnie pomagają to okulary osiągnąć lepszy wypoczynek i właśnie głębszą regenerację. Bo badań naukowych o wpływie specyficznego spektrum światła fal na wzrok jest cała masa i wielokrotnie udowodniono, w jaki sposób przekłada się to na zaburzenia zegara okołodobowego. Bo niebieskie światło to jest jeden, no w zasadzie, z najgroźniejszych czynników zaburzających twój sen, dlatego niezwykle ważne jest to, aby po zmroku chronić oczy przed tym niebieskim światłem. No bo weźmy sobie taki przykład. Wyobraź sobie, oczywiście to są badania antropologów, historyków, archeologów, badania gdzieś tam na bazie tego, co udało nam się znaleźć. Oczywiście nikt nie był tego i nikt tego nie widział, ale to jest coś, co naukowcy do tej pory odkryli i gdzieś tam są zgodni, że człowiek pierwotny przez setki tysięcy lat korzystał ze słońca jako jedynego wyznacznika rytmu dobowego. To słońce sterowało tym, kiedy się kładł, kiedy zasypiał. Organizm ewolucyjnie dostosował się do takiego trybu działania. Później odkrycie ognia nieco wydłużyło czas funkcjonowania w ciągu doby, ale ogień to i tak jest czerwone światło, czyli taki tylko mały wycinek ze spektrum całego widzialnego światła białego. Natomiast później postęp technologiczny zaburzył sposób postrzegania czasu i działanie zegara biologicznego, bo to już nie zmrok ani nie świt jest dzisiaj jedyną wskazówką dla ludzkiego organizmu, tylko sztuczne światło zaczęło negatywnie oddziaływać na cały cykl hormonalny i enzymatyczny u człowieka. Oczywiście światło jest niezbędne rano, aby cię pobudzić, dać energię do działania i utrzymać tą koncentrację oraz uwagę, ale wieczorem trzeba je maksymalnie ograniczyć właśnie po to, żeby chronić się i nie być zbyt pobudzonym przed samym snem. Po przebudzeniu idealnie jest wystawić się na światło słoneczne, nawet w jak największej części swojego ciała, a wpłynie to bardzo pozytywnie na produktywność i nastrój w ciągu całego dnia. Wiecie, że w okresie zimowym naukowcy zalecają nawet korzystanie ze sztucznego światła emitowanego przez specjalne lampy, tak zwane lampy, no nie bez przyczyny, antydepresyjne, bo w zimie nam tego słońca brakuje i dlatego to światło wręcz sztuczne musi być wprowadzane. No ale tak jak mówię, w godzinach wieczornych za pomocą okularów, które wycinają najbardziej szkodliwe spektrum światła widzialnego, można rzeczywiście skutecznie ograniczyć jego wpływ na sen, odpoczynek. No i dzięki zablokowaniu tego światła niebieskiego można nie tylko umożliwić sobie właściwą produkcję hormonów, w tym melatoniny, ale przede wszystkim dobry jakościowo sen. Więc ja zdecydowanie polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problemy, tak jak powiedziałem, z czasem zasypiania, z jakimś tam wybudzaniem się w nocy, czy z trudnością ze wstania łóżka rano. Przejdźmy teraz do takiego tematu jak suplementacja. Suplementacja w kontekście właśnie czy to stresu, czy to pobudzenia, bo to jest dość szeroki dzisiaj temat. Jeśli chodzi o suplementy, to dzisiaj dostępna jest ich cała masa. Producenci tworzą coraz bardziej wymyślne produkty, które reklamują jako wsparcie pracy mózgu, a marketing robi swoje i wiele osób kupuje produkty, które w najlepszym wypadku po prostu nie zadziałają. Dlatego ja tutaj chciałbym polecić przede wszystkim pojedyncze substancje, które przynoszą realne korzyści celem poprawy tej wydajności umysłowej, koncentracji i efektywności. Pierwszym takim suplementem, który polecam, jest ciekawa nazwa, bo kawa-kawa, pisana przez V. Ta kawa-kawa słynie ze swojego działania odstresowującego, wyciszającego i przeciwlękowego, więc właśnie w tym celu jest stosowana. Ona bazuje na modulacji tego neuroprzekaźnika GABA, o którym mówiłem na samym początku, czyli tego wyciszającego neurotransmitera w naszym mózgu, który właśnie działa uspokajająco, relaksująco i pomaga się odprężyć. Kawa-kawa ma także działanie poprawiające nastrój bez jednoczesnego otępienia, jak to się dzieje w przypadku wielu leków przeciwdepresyjnych, relaksujących, przepisywanych na receptę. Kawa-kawa świetnie sprawdzi się do wytężonej pracy, kiedy stres mógłby sabotować twoje działania, natomiast nie należy stosować jej długotrwale, łączyć z alkoholem albo w przypadku problemu z wątrobą. Więc suplementacja jak najbardziej, ale mądrze
I najlepiej w tym wypadku doraźnie, kiedy rzeczywiście gdzieś tam mamy jakiś okres napięty w życiu, a nie całe życie w stresie. Następną substancją jest benfotiamina. Benfotiamina to jest rozpuszczalną w tłuszczach formą witaminy B1 i ona błyskawicznie wnika do komórek i pełni bardzo ciekawe funkcje, bo ona poprawia metabolizm cukrów, czyli coś, z czym wiele przedsiębiorców ma teraz problemy. Jakaś otyłość brzuszna, takie nadmierne kilogramy, których trudno się pozbyć, jakaś wstydliwa oponka, więc tutaj ten metabolizm glukozy bardzo mocno to wpływa i ta benfotiamina może zabezpieczyć także układ naczyniowy, ochroniąc nas przed negatywnym wpływem cukru. Ona też działa dość fajnie na ochronę uszkodzeń DNA i opóźnia procesów starzenia, więc wiele osób dzisiaj dąży do tego, jak żyć wiecznie i żyć długo. Powstają projekty typu jak nie umrzeć, które chcą chronić nas przed śmiercią. No i wiele osób zależy na tym, żeby żyło długo, ale w zdrowiu. No i właśnie ta benfotiamina ochrania uszkodzenia DNA i opóźnia procesy starzenia. A w przypadku dolegliwości związanych z podwyższonym poziomem cholesterolu, zwłaszcza triglicerydów, który również, podobnie jak ta glikemia, o której przed chwilą wspomniałem, jest zmorą dzisiejszych przedsiębiorców i stosowanych przez nich diet, a w zasadzie sposobów odżywiania, więc benfotiamina też świetnie ochrania przed wysokimi triglicerydami i tym samym powoduje prewencję chorób serca. Jest to w zasadzie taki suplement bardziej prozdrowotny niż pobudzający czy redukujący stres, bo sobie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale mówię o tym zdrowiu, no bo jednak to zdrowie przedsiębiorców, problemy z nadwagą, z cholesterolem, z wysokim cukrem, to coś, co bardzo często spotykam wśród osób, które do mnie przychodzą, dlatego tej benfotiaminie tutaj wspominam. NALT to N-acetylo-L-tyrozyna, która pełni funkcję budulcową w naszym organizmie katecholamin, a katecholaminy to dopamina, adrenalina, noradrenalina, które działają właśnie pobudzająco, wpływają na stan emocjonalny, samopoczucie, taką witalność. NALT jest też składnikiem hormonów tarczycy, więc jej działanie przekłada się na twój poziom energii, pobudzenie, także stymulację mózgu do pracy. Pozwala więc na lepszą koncentrację, wpływa na ośrodek nagrody, no i zwiększa też motywację do działania, co u wielu osób jest dość kluczowe. A badania wykazują, że nawet u żołnierzy powoduje wzrost wytrzymałości, ponieważ prowadzi do bardziej stabilnego samopoczucia i chroni przed spadkiem sprawności przy wystawianiu się na przykład na długotrwały chłód, odwodnienie i niedotlenienie. NALT przyspiesza pracę serca, tempo przepływu krwi, rozszerza drogi oddechowe, co z kolei fajnie sprawdza się w podniesionej czujności, gotowości, no i wydajności fizycznej. No a ponadto L-tyrozyna zwiększa pamięć roboczą i promuje też elastyczność poznawczą, to znaczy, że pozwala zwiększyć wydolność intelektualną, gdy wzrasta na to zapotrzebowanie, więc bardzo dobrze sprawdzi się także w przypadku niedospania, bo ona genialnie redukuje zmęczenie, przedłuża czas czuwania i zwiększa mobilizację do pracy, więc NALT warto stosować w takich przypadkach. Ostatni suplement, którym chciałbym powiedzieć, to taki ciekawy PLR-853. To jest nootrop. On jest przeznaczony dla osób, które zmagają się z prokrastynacją. Oprócz tego zwiększa efektywność pamięci krótkotrwałej, poprawia zapamiętywanie, a nawet wykazuje potencjał terapeutyczny w leczeniu zaburzeń pamięci. Natomiast w kwestii tej prokrastynacji on jest agonistą, czyli pobudza dopaminę, więc wpływa na zwiększenie uważności, utrzymaniu wysokiego poziomu koncentracji, no i długotrwałemu podniesieniu uwagi, więc przyspiesza nasze działanie, zwiększa chęć do tych działań. Warto stosować ten PLR-853 doraźnie, w zależności od bieżących potrzeb, czyli to nie jest tak, że chrupiemy sobie codziennie, ale raz na jakiś czas, w momencie, gdy rzeczywiście ta motywacja nam spada, robimy jakieś nowe zadania, nowe projekty, stawiamy sobie nowe cele, wchodzimy w jakiś nowy czas w naszym życiu, można to stosować, żeby po prostu popchnąć się jeszcze bardziej do działania. To tyle w kwestii suplementacji. No, o tej suplementacji mógłbym mówić i mówić, bo to jest w zasadzie coś, czym na co dzień zajmuję się. Natomiast myślę, że te substancje, które tu wymieniłem, PRL, NALT,
benfotiamina czy kawa-kawa już będą takim fajnym wstępem do tego, z czym sami moglibyście sobie poeksperymentować na własną rękę i w miarę bezpiecznie, żeby zobaczyć, jak to będzie działać. Ostatnim chyba już tematem, który chciałbym tutaj poruszyć, to kąpiele i prysznice, bo wiele osób długo pracujących przed komputerem dba o to, aby ich sprzęty miały najlepsze chłodzenie, prawda? Czy to przez jakieś tam liczbę wentylatorów, układ obudowy, jakieś podstawki, chłodzenie wodne, a w przypadku laptopów po prostu podstawki z wiatrakami. No a odchodząc od tej branży związanej z komputerami, to w motoryzacji też ważny jest ten ciepły silnik, ale nie przegrzany, więc tak jest istotne, żeby dbać o samochodowe chłodnice. No i mówię to po to, bo nie trudno domyślić się, że podobnie będzie w przypadku własnego organizmu, a zwłaszcza mózgu. Chwilowe doprowadzenie go do skrajnych temperatur może nieść za sobą pewne korzyści, natomiast w perspektywie długoterminowej ludzie są jednak stało cieplni. O temperaturę swojego ciała w zasadzie możesz zadbać na kilka różnych sposobów oraz wykorzystać wpływ zimna do poprawy stanu zdrowia, jakości skóry i ogólnego samopoczucia. Do elementów optymalizacji naszej temperatury można zaliczyć takie elementy jak zimne prysznice, bo zimne prysznice aktywują współczulny układ nerwowy, czyli zwiększają koncentrację neuroprzekaźników takich jak noradrenalina, endorfiny, o których sobie powiedzieliśmy, dlatego jest to idealna opcja rano, kiedy potrzebujesz sporej dawki energii do rozpoczęcia całego dnia. No, endorfiny z kolei podnoszą twoje samopoczucie, poprawiają humor, co skuteczne jest nawet jako wsparcie przy stanach lękowych i depresyjnych. Badania oczywiście potwierdzają pozytywny wpływ na układ krążenia sercowo-naczyniowy oraz działanie przeciwbólowe i regeneracyjne, więc zimne prysznice rano to świetna opcja. Ciepłe kąpiele to jest z kolei świetny element wieczornych rytuałów, bo one genialnie służą do regeneracji potreningowej, redukcji bólu i pozbyciu się tak zwanych zakwasów, bo ciepła woda rozszerza naczynia krwionośne, limfatyczne, a poszczególne części ciała zostają lepiej dotlenione, co działa uśmierzająco na ból i zmniejsza napięcie. No, dzięki temu działają relaksująco, uspokajająco, a z kolei ochładzający się później organizm po tej ciepłej kąpieli pomaga nam szybko wpaść w sen relaksu i łatwiej zasnąć. Morsowanie, jeden z potężniejszych mechanizmów sterowania gospodarką hormonalną, układem nerwowym i odpornościowym, bo reset ciała po zanurzeniu w lodowatej wodzie to jest też taki fajny mentalny odpoczynek. To nie tylko odprężenie dla mózgu, ale też świetny sposób na odchudzanie, ujędrnienie skóry. Drżenie mięśni powoduje spalanie nadmiernej tkanki tłuszczowej poprzez wyższy wydatek energetyczny, a dzięki morsowaniu pozbędziesz się też celulitu, poprawisz kondycję skóry, krążenia oraz pracę serca. Saunowanie, wiele osób z tego bardzo chętnie korzysta, zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Saunowanie ochrania naczynia krwionośne, pomaga oczyścić skórę z drobnoustrojów, pomaga także poprawić długość i jakość snu oraz przyspiesza regenerację. Dzięki saunie oczywiście organizm oczyszcza się z toksyn, usuwa skutki stresu i pozbywa martwego naskórka, a już w ogóle sauna na podczerwień dodatkowo pobudza pracę mitochondriów i autonomicznego układu nerwowego, co pozytywnie przekłada się na długowieczność, zwiększa odporność i opóźnia procesy starzenia. Ja polecam stosować te zabiegi oczywiście osobom odważnym, bo podczas gdy ciepłe kąpiele i sauna są spoko, to jednak zimne prysznice i morsowanie są bardziej zaawansowane, ale jeżeli ktoś chce jeszcze więcej wykręcić ze stosowania biohackingu, to jest naprawdę świetne narzędzie do optymalizacji pracy całego organizmu. No i cóż, zbliżamy się do końca, bo to wszystko, co przygotowałem w ramach pozbycia się zmęczenia, redukcji stresu i podniesienia poziomu koncentracji. Jeszcze raz jako takie podsumowanie, to właściwy sen, zdrowe odżywianie i regularna aktywność fizyczna stoją u podstaw dobrego samopoczucia i wysokiej wydajności umysłowej. Może to brzmi banalnie, trywialnie, no każdy wie, no ruszaj się, jedz dobrze, śpi dużo, ale tak szczerze, kto może się przyznać, że naprawdę robi to regularnie i o to dba? No ja chciałbym każdemu polecić magiczną pigułkę albo taki, wiecie, zestaw suplementów, który ułożę i skutecznie wyeliminuje wszystkie twoje dolegliwości.
No ale no jednak muszę powiedzieć, że bez zadbania o podstawy nawet najlepsze środki wyskokowe nie będą działać. I często mam podopiecznych, którzy przychodzą do mnie, ty Kamil, co na to mam bronić, co na to, albo jakie suple na to, albo słuchaj, tam zapierdzielam, weź mi jakiś tam plan, rozpisz, bo potrzebuję tego i tego. A jak zaczynam drążyć, pytać i tak dalej, to się okazuje, że wiecie, kładzenie spać o 3, wstawanie o 7 rano, dieta, jakieś tam kebaby z burgerami i pizza, kawa za kawą, ruchu to tyle co do samochodu na parking i to wszystko. No ale suplementy łatwo wziąć i gdzieś tam każdy chciałby po to sięgnąć. No ja nie będę już tutaj tak dramatyzował, filozofował na koniec, bo myślę, że każdy gdzieś tam prędzej czy później do tego dojdzie sam. Mam nadzieję, że wcześniej zda sobie z tego sprawę. Dlatego zachęcam wszystkich do naprawdę takiej podstawowej diagnostyki organizmu, wykonania badań krwi, które powiedzą wiele o stanie twojego ciała. Pójdźcie do lekarza, powiedzcie lekarzowi, panie lekarzu, źle się czuję, dawno się nie badałem, jestem zmęczony, chciałbym zrobić sobie takie kompleksowe badania i chciałbym wiedzieć, co mi jest. Dzisiaj lekarze naprawdę, naprawdę mogą przypisać bardzo wiele refundowanych badań. hackyourbrain.pl/NFZ. Znajdziesz tam listę badań refundowanych w ramach NFZ, które lekarz rodzinny pierwszego kontaktu ma obowiązek przepisać ci za darmo, bo te badania są ujęte w wytycznych ministerstwa w dbaniu o podstawową diagnostykę i są przede wszystkim refundowane. Na tej stronie można sobie tam przewinąć w dół i znaleźć, rozwinąć tę listę badań. Lekarz wręcz musi je przepisać, a jak nie może, to trzeba powołać się na tą stronę albo iść do innego lekarza, bo to jest jego obowiązek i lekarz rodzinny pierwszego kontaktu musi taką diagnostykę wykonać, więc warto to zrobić. Ja oczywiście chętnie pomogę z interpretacją. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, chciał się do mnie zgłosić, to zapraszam do kontaktu. Ja się zajmuję tym na co dzień, przygotowaniem planów suplementacyjnych, interpretacją badań, analizą stylu życia. No i pomagam przedsiębiorcom, zwłaszcza takim osobom na najwyższych stanowiskach, gdzieś tam rozwijać ich własne biznesy, przechodzić na jeszcze wyższy poziom tego, co mogą robić. To taka inwestycja szybko im się zwróci, bo to zwiększa im sprzedaż, przynosi większą liczbę klientów, czy nawet pracownikom powoduje awans w ich obecnych stanowiskach pracy. Mam nadzieję, że zostawiam Was tutaj ze sporą dawką wiedzy i takich praktycznych porad, bo starałem się, żeby te przykłady były obrazowe. Można je wdrażać już nawet dziś, nawet od dzisiejszej nocy, nawet za chwilę można pójść sobie zrobić ciepłą kąpiel, wywietrzyć sypialnię i udać się na ten regeneracyjny odpoczynek jeszcze przed północą. We'll be right back.